nie. Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Browar Gdynia. Ważyliśmy Majboka. Wobec tego czas zdegustować nasze wspólne dzieło. Ja już sobie co nieco popróbowałem, a więc oficjalnie dolewam z kegu. Ładne, klarowne. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Żeby nie majtać wam tutaj, to podejdę. Mniej więcej wyszło coś takiego. Przypomnę, że takie podstawowe informacje o mojej boku to to, że gęstość początkowa od 15,6 do 17,5 belgów. Tutaj w tym produkowanym przez nas się zmieściliśmy. Goryczka 25 do 35 IBU, a więc mówimy o goryczce, która jest przynależna mocnemu, słodowemu, bardziej mógłbym powiedzieć wyrazistemu po prostu lagerowi. No, widełki koloru od 6 do 11 w skali SRM. Mogę tylko powiedzieć tyle, że mieści się to wszystko w normie. Alkohol od 6,3 do 7,4. Wyszło mi 6,9, ale to czysto teoretycznie. Posiłkuję się tutaj opisem stylu z wikipiwo.org. Koźlak majowy, aromat słodowy od umiarkowanego do mocnego, często z lekko prażonym charakterem i niskim poziomem melanoidy. Porównamy się po prostu. Ja bym nazwał tutaj ten aromat mocno słodowym. Faktycznie delikatne prażenie, jak to często mówią, prażony słonecznik, ale to są nuty, ale one są wyczuwalne. Niewyczuwalny alkohol, niewyczuwalny DMS. A to ciekawe, bo generalnie DMS pochodzi od słodu pilzneńskiego. Piana zbudowany. Aha, dobra, jeszcze alkohol. No myślę, że lekko korzenny charakter, poza tym wszystko w normie, czyli nic za plecami się nie czai, czysto, czysto. Wygląd, nazwałbym ten wygląd takim głębokim złotem. Klarowne, ale nie dziwne, bo, znaczy klarowne. Jest zamglone, tak, ale mogę policzyć swoje palce przez szkło. Opalizacja na średnim poziomie, powiedziałbym nawet zamglenie. Jakieś tutaj odrobiny chmielu pływają. W wersjach, które pewnie robicie w domu i butelkujecie, klarowność te piwa uzyskają po dłuższym leżakowaniu. Historycznie ten styl był robiony, myślę, że od jesieni. Piwo pite było, piwo traktowane było jako piwo sezonowe. Wasze zdrowie. Serwowane było właśnie teraz, na przełomie kwietnia i maja. No, mamy końcówkę maja, okej, okay. Właściwie po maju. Ale nagrywam to w końcówce maja. Więc mniej więcej gdzieś tam się z historią schodzimy. Czytamy o wysokiej pianie, kremowej, trwałej, o białej budowie. No, muszę powiedzieć, że ta piana nie jest trwała u mnie. Aczkolwiek ładnie koronkuje. Czy to jest biała piana? Bardziej kremowa to jest piana. Ale ładnie zbudowana, no jak każda praktycznie biorąc z kegu.
przechodząc do smaku, tutaj w tym piwie czuć generalnie bogactwo słodu pilzyńskiego. To jest zestaw pochodzący z centrum piwowarstwa, więc tutaj nic nie mieszałem w składzie i myślę, że to piwo ma bogaty pokład smakowy. Ono mi bardzo odpowiada. Mimo zastosowania drożdży S23, które w swoim profilu czyste nie są. Te drożdże nie były w zestawie. Ja polecam Wam drożdże W34x70 do Maiboka, aczkolwiek właśnie nie wiem, czy S23 nie byłyby ciekawszymi drożdżami, bo tutaj jakby chcemy tą lagerowość, słodowość, ale nie zbożowość, słodowość, lagerowość wyczuć. Natomiast te drożdże S23 wprowadzają taki trochę nieczysty profil, swoim profilem nieczystym, do tego piwa wprowadzają taki jeszcze troszeczkę bardziej estrowy, słodowy smak. Tak w mojej skromnej opinii. Jeżeli chodzi o chmielowy smak, ja bym powiedział tak, tutaj goryczka chmielowa miesza się z goryczką pochodzącą od podwyższonej ilości alkoholu. No bo to 6-9 w smaku alkoholu procent objętościowo trochę czuć. Trochę czuć. Nie jest to jakiś wyczuwalny alkohol, ale jest dla zwykłego człowieka, ale on jest jakby, ja go odkrywam w temacie, w takiej nucie rozgrzewającego alkoholu, ale nie rozpuszczalnika. Taka rozgrzewająco-alkoholowo-chmielowa goryczka z położeniem większego nacisku na chmiel. Nie jest mdłe. Ma delikatnie wytrawny finish, w miarę dobrze odfermentowany. Nie ma się co dziwić, bo to było robione na gęstwie. Nie jest oleiste, nie jest ciężkie. Tekstura jest średnia, nie za mocna. Czytam tutaj, zawarty alkohol może dawać lekkie uczucie rozgrzewania. I to jest to, o czym przed chwilą mówiłem. No jest to uczucie, lekkie uczucie rozgrzewania, ale to jest to takie uczucie połączone z słowo idiom szlachetną goryczką. W ogólnych wrażeniach zostało tutaj napisane, że względnie jasny, mocny, słodowy lager. I tutaj się z tym piwem zgadzam. Opracowane tak, by znajdować się na granicy między mdłością a zbyt ciemnym kolorem. No to ciekawe zdanie. Charakter chmielowy jest ogólnie bardziej wyeksponowany niż w przypadku pozostałych boków. No można byłoby tak powiedzieć. Ja generalnie lubię boki w różnej postaci. Chyba najbardziej jednak Maiboka, zaraz potem Weizenboka. Tutaj ta chmielowość wyszła bardzo dobrze, czyli oceniam ten zestaw w Centrum Piwowarstwa jako naprawdę dopracowany i świetny. Bardzo fajnie. Towarzyszy nam w tej degustacji etykietka i tajemnicza butelka. Butelka dosyć duża, nalana z tanku w browarni. Na początku troszeczkę Wam zapuściłem tego, co się działo w browarni. Nie nagrywałem z różnych powodów już na warzelni materiału o boku. Etykietka wygląda tak i muszę powiedzieć, że nie kojarzy mi się absolutnie z Maibokiem. Ładna, równo wycięta, trochę bajkowa. Nie ukrywam, że ją nakleję sobie na tableta. Natural Beer, Browarnia Gdańsk, Szafarnia 9, ulica, skład, woda, słód, drożdże, chmiel i tak dalej, telefon i adres. Nie ma tu słowa w ogóle o Maiboku. Taka trochę dziwna ta etykietka, muszę powiedzieć. Natural Beer. Aczkolwiek piwo pite na premierze bardzo mi smakowało. Nie pamiętam już ani koloru, ani smaku. Bez tego uwaga, premierowe otwarcie. Ten dźwięk obicia o szklankę musiał być. Możemy sobie teraz porównać piwo robione przez Bartka Nowaka, no i przez nas.
To jest beczka, czyli browarnia. Proszę, tak się to... Zrobiłem błąd oczywiście, bo szkła są różne, dlatego jedno piwo może wydać się ciemniejsze, drugie jaśniejsze. Ja myślę, że te piwa... Dobra, piwo z browarni jest o ton jaśniejsze. Jest o ton jaśniejsze. Tutaj u mnie prawdopodobnie w tym zestawie, już nie pamiętam co było, szczerze powiedziawszy, ale no, wyczuwam słód monachijski. Więc tutaj są te trochę estrów jest, trochę jest bogactwo, na przykład bogactwo smaków, chociażby w postaci suszonej śliwki, ale też bardzo duża ilość smaku i aromatu pochodząca od słodu no, pilzyńskiego. Co mamy tutaj? No tutaj muszę powiedzieć, że aromat jest biedniejszy, krótko mówiąc. Jest taki bardziej płaski, jest mniej słodowy, a bardziej taki zbliżający to piwo do pilsa. Bardziej rzeźki, mniej przymulający. Mniej słodki, bardziej wytrawny. No dobra, piana znikła, ale nie zwracam na to uwagi, ponieważ piwo, jak już powiedziałem, jest lane stanka, to jest zupełnie co innego. Wasze zdrowie. Wydaje się lżejsze. Bardziej nasycone. Właśnie, tu nie wspomniałem nic o nasyceniu. To moje jest nasycone na fol 2. Więc nisko. Co sprzyja pijalności, ale też sprzyja temu, że to piwo robione przez nas może zamulać, może wydawać się bardziej cięższe, oleiste. Tutaj mamy piwo bardziej rzeźkie. Jest takie wrażenie mniejszego ciała. Okej. Ja tutaj wyczuwam nuty, uwaga, skórzonego paska. Nie wiem, czy w dzieciństwie, ale czasami człowiek był, miał różne pomysły w młodości i zagryzałem jakieś, próbowałem przegryźć, przegryźć to nie, ale jakoś tam, nie wiem, miętolić w ustach paski taty ze skóry. I to jest taki sam smak. To nie jest odrzucające. To jest taki smak, który zbliży nas do takich wytrawnych smaków. Do strony jeszcze nie kwaśnej, ale takiej wytrawnej. Aromat chmielowy. Muszę powiedzieć, że aromat chmielowy jest tutaj większy, ale to dlatego, że to piwo jest bardziej płaskie i tak naprawdę aromatów słodowych ja tutaj nie wyczuwam, bardziej takie lekko zbożowe. Okej, jest bardziej chmielowe, bardziej wytrawne. Myślę, że kolor łapie się w widełki Maiboka. Te Maiboki, które piłem, o też na plus jest to, że nie czuć tak alkoholu, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy na etykietce są informacje, ale podejrzewam, że to też około 7% alkoholu ma. Ja dowiedziałem się, że ten tor jest dlatego na okładce, że tak jak mocny i silny był tor, tak mocne i silne jest to piwo w tej butelce, czyli Maibock. Czyli jedno uderzenie toru, młota toru powala wytrawnego, zaprawionego w boju przeciwnika. Uderzyłbym bardziej w tematy niemieckie, chociaż to piwo nie ma takiej historii jak inne boki, ale tutaj etykietą nawiązałbym, zwłaszcza jeśli chodzi o browarnię, w tematy, poszedłbym tematy bawarskie jakieś, takie, tak mi się kojarzy. Może nie Oktoberfest, ale jednak takie koźlaki jak Aventinus, to kojarzą mi się z Niemcami.
wydaje mi się, że piję dwa różne piwa, to znaczy nie ukrywam, że bardziej podchodzi mi bogactwem i smakiem jak na lagera piwo domowe. Chociażby z racji tego, że ten smak jest, mówię, bogatszy, niesie ze sobą wiele warstw, nie jest płaskie to piwo, jest mniej nasycone, to może być uważane za błąd. Ja nie wiem, czy tutaj jest mowa o wysyceniu w Wikipedii. Przepraszam, wikipiwo.org. No nie mam. Generalnie mowa jest o różnych rzeczach tutaj, zresztą możecie sobie to przeczytać. Zgadzam się tutaj z opisami, iż to piwo uważa się za jasną wersję tradycyjnych boków albo za monachijskie jasne uważane do mocy koźlaka. Mimo że dość słodowe piwo, to jest zwykle mniej ciemne, czyli to jakby moje nie byłoby w stylu, bardziej browarnia. Mniej ciemne i ma mniej bogate smaki słodowe niż tradycyjne boki. No ja tutaj najwidoczniej zbliżyłem się do boka, bo jest to jeden z moich takich dolnofermentacyjnych ulubionych styli. Może być od nich bardziej wytrawne, może być chmielowe i o większej goryczce. No i tutaj mamy praktycznie to, co zrobiła browarnia, i to się zbliża. Sprawą dyskusyjną jest, czy jasny koźlak, Helles, i koźlak majowy, maj, to synonimy. Większość zgadza się, że obydwa typy są identyczne, tak jak w przypadku Marzen i Oktoberfest. No właśnie. Jednak niektórzy specjaliści uważają, lubię to, niektórzy specjaliści, to znaczy kto? Nie wiadomo. Niektórzy specjaliści uważają Majboka za typ świąteczny, czyli fest, sięgający górnej granicy chmielenia i koloru. No tutaj w takim razie moje piwo by tutaj do tego podchodziło, do tej definicji. Jakkolwiek owocowość pochodzi od słodu monachijskiego, a nie jest efektem działalności drożdży podczas fermentacji. No tutaj oczywiście zrobiłem błąd, dając drożdży S23. Aczkolwiek ja tutaj wyczuwam słód monachijski w postaci właśnie suszonej śliwki, zwłaszcza dwójka daje takie aromaty. No i jak miałbym wybierać, to wybrałbym piwo domowe. Natomiast jeżeli chodzi o sesyjność to wybrałbym piwo z browarni. To i to piwo jeszcze jest w browarni, także dla tych osób, które są z Trójmiasta, wystarczy przejść się do browarni, posmakować i zamówić zestaw z 10% zniżką na hasło Browar Gdynia w centrum piwowarstwa, no i zrobić swojego Majboka. Moi drodzy, no werdyktu nie wydam. Ja myślę, że to i to piwo jest bardzo dobre. Bardziej pijalne jest piwo z browarni, ale więcej efektów w aromacie i w smaku wniesie piwo domowe. A więc to i to, myślę, że z przyjemnością tego i tego piwa można się napić. Ja Was zachęcam do tego, żebyście eksperymentowali, ale też w kuchniach domowych browarów, ale też szli w takie style tradycyjne, jak chociażby Majbok. To nie jest łatwa sprawa, dolna fermentacja, zwłaszcza w lecie, które nadchodzi. Jednakże myślę, że po obejrzeniu testu Coolbaga, czyli tej lodówki fermentacyjnej, trochę Waszą uwagę zwróciłem na oswajanie dolnej fermentacji w naszych domach. Tym samym żegnam się z Wami, moi drodzy, do następnego ważenia. Życie pokaże, czy to będzie to jeszcze kolejny odcinek Polskich Drzew, czy wstrzymamy się z tym do jesieni, a nie zrobimy czegoś, co idzie wraz z pogodą, czyli na przykład Quake IPA. Dosyć ciekawa, czy Brett IPA, czy Quake IPA, to są ciekawe style, które myślę, że łatwo sfermentować w warunkach domowych w obecnej chwili. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję za wsparcie na Patronite, za lajki na profilu Facebook czy Instagram, bo przypominam, że tam też jest profil Browar Gdynia. No i cóż, do zobaczenia moi drodzy do następnego odcinka.